Parnasse wyrasta na wielką gwiazdę i jak to zwykle bywa przed samym wybuchem, jest bardzo łatwo przypadkowe zgaszenie lądu, a ponieważ to jest młody chłopak i dość krótki ląd, to szczęście będzie mu bardzo potrzebne. Tego mu życzę. Alors mon dernier combat, comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien. J'ai fait une domination totale. J'ai dominé debout. Après, je savais ce qu'il allait faire parce qu'il était fort en lutte. Et j'ai mis ma spéciale, la Parnasse. La Parnasse, c'est une technique que je fais. C'est, je le pousse, je prends son dos, je le pousse avec mes jambes, il tombe, il glisse. Zadzwonił mój menadżer Artur i powiedział, że jest taka sytuacja, że prawdopodobnie Marian wypadnie z walki o pas. Zastanawiałem się nad kolejnym rywalem i jestem brany pod uwagę. Przeznaczenie po prostu chciało, żebym znowu stanął do walki o pas. Moi bracia byli przeciwni, żebym walczył. Że to jest Salahdine, że to jest kot, jest przygotowany na mistrza, że potrzeba dłuższego okresu przygotowań. Ale ja lubię ryzyko. Sebastian a un gros bagage en striking. Donc je pense que au niveau du striking, il y aura du bon spectacle. W końcu przyszedł ten moment na najwyższy sprawdzian, najtrudniejszy. Szybki, wszystko widzi, ma doskonałe zdrowie, jest młody, praktycznie niczego mu nie brakuje. No i jest mistrzem kategorii piórkowej. Teraz chcę przyjść do lekkiej i przywitam go ja. I après, si je gagne ce combat, je dois le confirmer contre Marianne. Marianne, parce que c'est lui qui a la ceinture et je combat pour la ceinture intérim, donc je vais pas être le vrai champion de la catégorie, le vrai champion c'est Marianne. Donc je serai obligé de le combattre et voilà, c'est qu'une question de temps, si je gagne mon combat. W pierwszej swojej walce o pas walczyłem z Marianem jako pretendent. On jest tym mistrzem, a ja musiałbym bardzo go przeskoczyć, żeby odebrać mu ten pas. Teraz wygrywając z Salahdinem, pokonując takiego kozaka, stanąłbym przed Marianem jako mistrz, walcząc nawet w taki sposób, jak tam zawalczyłem, ale już jako mistrz, ten pas byłby mój. Je pense que Sebastian Rajewski a jamais affronté un adversaire comme moi, qui bouge comme moi. Gagner le combat par décision, moi peu importe, le plus important pour moi c'est de gagner, mais à la manière. C'est-à-dire faire un beau combat, faire un bon show et donner au public le spectacle qu'il réclame. Jest jedną z największych gwiazd MMA we Francji, jedną z gwiazd międzynarodowego MMA i to wszystko czyni go największą zagraniczną gwiazdą KSW. Salahdine jest doskonały w tym, co robi. Robi to, co chce w klatce, wyczuwa swoich rywali i ja mam to samo. Jeśli zaryzykuje wymianą, pójdzie ze mną w bójkę, no to może oberwać przy tym. Bo wygrał z moim bratem, także jest na mojej liście, na czarnej liście. Mon scénario parfait, c'est que le port de la cage se ferme et qu'ensuite je le finis soit au niveau du striking, si j'arrive à le mettre en KO, ça sera magique, si j'arrive à le placer une soumission. Wyjątkowość tego starcia polega na tym, że obaj jesteśmy doskonale walczącymi zawodnikami. Walczymy w spektakularny sposób, jesteśmy szybcy, elektryczni w walce, znajdujemy sposób na to, żeby trafiać czysto rywali, pokonywać ich, niekiedy kłaść na deski. Dla mnie nie jest problemem kopnięcie obrotówki czy high kicka i znokautowanie tym ciosem, tylko chodzi właśnie o znalezienie tego momentu. Jeśli ja znajdę moment na takie trafienie, to z pewnością ustrzelę Salahdine. Sébastien, je suis prêt pour la guerre. Team Parnasse contre la famille Rajewski 2. C'est parti. Marian, jest mi bardzo przykro, że doznałeś kontuzji i nie będziesz mógł stoczyć tej walki. Z drugiej strony cieszę się, że ja dostałem tę szansę, postaram się ją jak najlepiej wykorzystać. Salahdine, pokonam cię z dwóch powodów. Pierwszy, dlatego że jestem lepszy, a drugi, o drugim już powiedziałem. Do zobaczenia, Marian.